Na parę godzin przed ostatnią fazą rozbrojenia komandor Riemann i delegacja Transglobalu wybiegli z sali konferencyjnej, pozostawiając cały proces pokojowy na ostrzu noża. Pogłoski mówią, że załamanie się rozmów było efektem walk, które wybuchły wzdłuż granicy na pustyni Rigalskiej. Słyszałem, że były straty i że statek Transglobalu, wiodący sprzęt medyczny, został zestrzelony. Chciałbym podkreślić, że w chwili obecnej nie mamy jeszcze pełnych danych i nie wiemy dokładnie, co się stało. Jednocześnie, jeśli przyznamy, że oddziały korporacji otworzyły ogień do sił Transglobalu, osobiście rozprawię się z odpowiedzialnymi za to żołnierzami zgodnie z surowym regulaminem sądu polowego. Sir, odszyfrowaliśmy dziennik statku. Wystartował z lotniska w górach w południowym Turingolu i skierował się w kierunku Zeda. O Boże, nie mogę już doczekać się powrotu do domu. Nie wracamy do domu! Słucham. Lecimy statkiem do Turingolu!